wspaniałych, fajnych chłopaków. Atakowaliśmy tych z przymorza, czyli z tysiąclecia, z trzech stron. Od pomorskiej, od chłopskiej, no i tam najdalej otaczając ich od piastowskiej, tak żeby ich otoczyć. Naprawdę było czasami bardzo ostro. Te wojny trwały dobre kilka lat, a ostatnie odbyły się tuż po emisji w telewizji serialu Kolumbowie. Po obu stronach frontu pojawiło się wtedy mnóstwo Jerzyków, Zygmuntów, Malutkich, Kolumbów. Niektórzy z nas mieli nawet takie panterki jak powstańcy, ci to od razu awansowali na oficerów. Ale powiem wam jedną ciekawą rzecz. A właściwie tobie, Klaudio. Nie było wśród nas żadnej dziewczyny! Tego się nie da opisać tak prostymi słowami. Tam pachniało, tam było tak kolorowo. Ja pamiętam papierosy. Boże, ile tam było papierosów. Kenty, lordy, partagasy kubańskie, te żitany, kamele, salemy. Salemy, widzicie, salemy. Salemy miały wielkie powodzenie, a ludzie w czym? A wiecie dlaczego? Bo były mentolowe. A prawdziwy facet wtedy nie palił mentolowych papierosów. A dlaczego, Klaudia? Jak myślisz? A widzisz. Dlatego, że taka plotka głosiła, że od palenia mentolowych papierosów można popaść bezpłodność. Aj, hala. Halę targową właściwie można by porównać no właściwie do jarmarku dominikańskiego. Tylko, że jarmark dominikański trwa 2-3 tygodnie nad latem, a hala targowa przez cały rok. Tam jak się wchodziło, no ona była inna, tam po prostu pachniało przygodą, pachniało morzem, pachniało przemytem, w odróżnieniu od nieco skostniałego, zimnego, wyrafinowanego Gdańska. O, jeszcze wam powiem, że kina pamiętam. Nie wiem, czy ktoś pamięta kina, na przykład w Chylonie był Promień, na Grabówku Fala. Dwie najsłynniejsze kino to było Warszawa, potem w Sopocie, Polonia, Bałtyk. Zresztą w tym drugim w Bałtyku jest, znaczy tam gdzieś stał Bałtyk, to teraz jest scena kameralna Teatru Wybrzeże. W tym samym miejscu, dokładnie. We Wrzeszczu Zawisza, Znicz. No w Gdańsku najsłynniejsze kino, Leningrad. O tej wielkiej historii to chyba każdy wie, a przynajmniej gdzieś powinien, ale te małe przygody, te przygody związane z naszym codziennym życiem uczuciowym, być może już zapomnieliśmy, a były one dla nas naprawdę niezwykle ważne. Te wszystkie drobiazgi, może nawet ważniejsze niż te przełomy polityczne. Nie. Ja w każdym bądź razie jestem bardzo dumny. Bardzo dumny z tego, że właśnie tutaj na Wybrzeżu powstała i rozkwitła polska muzyka rockowa. Jestem dumny z tego, że jestem z Trójmiasta. Tak trochę z Gdańska, trochę z Sopotu, no i trochę z Gdyni. I wszystko.